Shelby GT500 z 67 roku, fura, której na pewno nikomu nie trzeba przedstawiać. Zajebiste auto, fajnie, że je dodali do Forzy Horizon 5, ale musicie kupić sobie je za 22 zł w specjalnym dodatku, tym najnowszym. Shelby GT500, ta jednostka napędowa, to jest to... Wszystko surowe w środku, nie ma zagłówków. Fura jest kultowa, nie ma co o czym tutaj mówić. Mamy skrzynię manualną. 4 biegi? Widzę, że tam 4 biegi. No jeśli chodzi o odwzorowanie detali, to w Forzie Horizon 5, w tym trybie Forza Vista, naprawdę nie mamy na co narzekać. Mamy ogromną bibliotekę samochodów i każdy możemy sobie przejrzeć z bliska z naprawdę drobiazgowymi detalami. Nawet jeśli chodzi o te lampy tutaj, jak sobie popatrzycie, to one też mają ten wzorek na szkle, nie? Tutaj te zapalone, gdzieś te emblematy mają taką fakturkę jak w rzeczywistości. Nawet widzicie, że ta kobra ma te takie swoje łuski, nie wiem jak to się nazywa u kobry. No masa detali, tak? Te odbicia na zderzaku, dużo można sobie tutaj... Można się nauczyć też o wyglądzie tych wszystkich klasycznych, zwłaszcza samochodów, których już raczej nigdy w realnym życiu nie zobaczymy, niestety. Tak, ja bym go chętnie sobie wrzucił do jakiejś takiej właśnie niższej klasy, w której on tam w C jest, tak? I w tej sobie śmigał. Naprawdę niewiele ciekawych samochodów jest w tych niższych klasach. Nawet może nie tyle C, co D klasa, nie? To w tej D klasie już ciężko jest znaleźć coś interesującego, może ładnego, tak ładnego jak GT500. Samochód oczywiście po drodze pływa. Cyk. Rzuca nim na wszystkie strony, tak. Na razie nic szybkiego nie dzieje, dlatego że jeszcze mamy tą standardową moc, którą sobie za chwilę jeszcze ulepszymy. Super sprawa. Ale dźwięk chyba jakoś tak mocno nie poraża. Wiesz, to jest Forza, tutaj oni mogli jakoś nie odwzorować tego za dobrze. O kurde, patrz co tutaj możemy zrobić. Mamy oficjalne części od Shelby do tego samochodu, także możemy sobie zrobić jakiś facelifting, jeśli chcemy. I mamy jeszcze taki spoiler do dyspozycji. Ja myślę, że jest niepotrzebny, nie powinniśmy go instalować. Z tyłu możemy wrzucić naprawdę szerokie kapcie, które niestety nachodzą na resort tylny, z tego co widzę. Na szczęście możemy z tyłu wrzucić dystans, dzięki czemu nie zawadzają te tylne koła. Myślę, że to jest nawet za mocny dystans jak na takiego klasyka. Posłuchajmy jeszcze, jak brzmi ten silnik na innych wydechach. Jeśli chodzi o słapy, diesel, o ciekawe. 9 litrów V8. No i w standardzie mamy pojemność 7 litrów. Ja cię pierniczę. Czekaj, bo jeszcze chyba tam nie instalowałem nic na moc, nie wiem czy... Tak, tu możemy rozwiercić jeszcze do 7,5, ale 7 litrów to jest kurczę wystarczająco. Zobaczmy, o! Ktoś, nawet dwie osoby sobie poza mną wzięły jeszcze tego autka. No, zobaczymy jak to pójdzie. Ale nie, gdzieś tam stawki się trzymam, okej. No jest to klasa bardzo przyjemna do jazdy na kierownicy, dlatego że masz dużo czasu na reakcję, więc jak dopiero sobie kupiliście gierkę, to polecam wam właśnie zacząć od tych niższych klas. Wziąłem sobie te opony vintage, bardzo mało na nich jeździłem.
ale ładnie się trzyma drogi. Tam pokazywało, że będzie no, słabo z tym prowadzeniem, ale jest całkiem nieźle. Znaczy jest delikatnie nadsterowny, wiadomo. Więc tak, ja już tutaj niestety trochę za mocno skróciłem biegi, bo przy 245 już mi się biegi kończą. Powinienem jeszcze zwiększyć tego Vmaxa nieco mocniej. A gdzieś tam go jeszcze rzuca, no. Trudno, żeby nie rzucał, ale myślałem, że będzie znacznie gorzej się nim jeździć. Ładnie, kurde. To jest klasa C, więc tutaj naprawdę niewiele się będzie dziać przez cały wyścig. To znaczy można sobie fajnie pobawić się na kierownicy, jak zaczynasz dopiero co. W tych wyższych klasach to naprawdę, ja na przykład do tej pory mam w klasie S2 problem, żeby jakkolwiek jeździć. No bardzo ładnie sobie radzi ten samochód, trzeba przyznać. A to są takie łatwe zakręty, bardzo gładkie. Pewnie problem by się zaczął, gdybyśmy musieli zrobić jakiś dużo ostrzejszy, na przykład jakąś nawrotkę czy coś takiego. I ta moc, chociaż wiesz, to też nie są jakieś ogromne moce z drugiej strony, no nie? Tutaj trochę hamowania na zakręcie było, wiesz, ja to tak nie symuluję tego, jak powinno być, bo powinienem wyłączyć ABS, powinienem wyłączyć launch control, które w tym samochodzie kompletnie nie ma miejsca, nie? Ale przynajmniej sobie jadę na skrzyni manualnej ze sprzęgłem, co jak na Forza Horizon 5 i tak jest bardzo dużo. Tak więc absolutnie fantastyczny samochód. Myślę, że tylko dla tego samochodu można się skusić na nowy pakiet. W ogóle ten nowy pakiet jest bardzo fajny i praktycznie jak dla mnie wszystkie samochody były spoko. Wprowadzają coś nowego, na przykład ten elektryczny ma dwa tryby jazdy. Jest ciekawy McLaren, którego możemy sobie do klasy S1 zrobić. Mamy coś do niższej klasy i mamy na przykład takiego retro moda klasyka, którego możemy sobie zrobić do klasy A. Także naprawdę ciekawe auto w tym pakiecie. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, a ja znalazłem dla siebie wszystkie samochody, bo mi się bardzo podobają, więc absolutnie opłaca się ten pakiet. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.